Bielskie Centrum Onkologii, szpital miejski jest na skraju wydolności. Sytuacja, w jakiej się znalazł, grozi paraliżem placówki. Tymczasem miasto awansuje w ogólnopolskim rankingu samorządów 2020 dziennika Rzeczpospolita i to aż o 8 miejsc. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej testuje kolejny autobus elektryczny. Na ulicy miasta wyjeżdża Solaris Urbino 12. Na ulicy Barkowskiej położono nową warstwę ścieralną asfaltu. Dobiegają końca prace modernizacyjne na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Ignacego Krasińskiego na osiedlu Złote Łany. Beskidzkie Centrum Onkologii, szpital miejski, jest na skraju wydolności. Sytuacja, w jakiej się znalazł, grozi paraliżem placówki. Specjalistyczne szpitale onkologiczne muszą pozostać poza nawiasem walki z COVID-em. Z tym zgadzają się specjaliści, a na jednej z ostatnich konferencji prasowych stanowczo potwierdził to minister zdrowia Andrzej Niedzielski. Szpitale onkologiczne muszą zostać poza nawiasem tej walki z COVID-em. To jest też priorytet polityki państwa i robimy wszystko, żeby te zasoby łóżek onkologicznych nie były w żaden sposób ograniczane. Rzeczywistość niestety wygląda zupełnie inaczej. Oddziały Bielskiego Centrum Onkologicznego przeznaczone dla pacjentów onkologicznych systematycznie wypełniają się chorymi na COVID, co zupełnie dezorganizuje pracę placówki. No mamy zakażenia covidowe. COVID wkroczył do naszego szpitala. W tej chwili 100 pracowników jest zakażonych COVID-em, nie mówiąc już o wyłączeniach kadry z powodu kwarantanny. Więc sytuacja jest naprawdę poważna, aczkolwiek robimy wszystko, żeby nie zaprzestać działalności, czyli żeby nie przestać leczyć ludzi po prostu. Możliwości zabiegowe szpitala skurczyły się dramatycznie, a trzeba wiedzieć, że Beskidzkie Centrum Onkologii zajmowało dotąd pierwszą pozycję w województwie śląskim pod względem ilości przeprowadzonych operacji onkologicznych. Liczba pracowników, którzy mogą pracować na oddziale chirurgii onkologicznej, to powoduje, że została nam tylko jedna sala operacyjna do dyspozycji i chcemy ją wykorzystywać praktycznie przez całą dobę. Więcej kadry zdrowych nie ma. Tymczasem do szpitala stricte onkologicznego trafiają pacjenci nieprzebadani w kierunku COVID oraz bez rozpoznania. Tymi sprawami wcześniej powinny zająć się szpitale posiadające możliwości i środki do przeprowadzenia wstępnej diagnozy. Sprzęt do oznaczania COVID-u został zakupiony do szpitali w Cieszynie, szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej i szpitala w Bystrej. Aby uniknąć covidowych pacjentów, to tam powinni pierwsze trafić wszyscy pacjenci, a dopiero po rozpoznaniu do wyspecjalizowanego szpitala onkologicznego. Według doniesień amerykańskich narażenie pacjentów onkologicznych na powikłania pokovidowe jest 1000 razy wyższe, powtarzam, 1000 razy wyższe niż ludzi zdrowych. A jeżeli chodzi o sposób dostania się do naszego szpitala, pacjenci do naszego szpitala powinni mieć ujemny wynik COVID i dodatkowo wskazany oddział, na który powinni zostać przyjęci, czyli rozpoznanie, jaką chorobę powinniśmy my tu zacząć leczyć. Zdarza się niestety nagminnie, że pacjenci są przywożeni przez pogotowie bez rozpoznania, jeżeli chodzi o ich status COVID-owy. To stwarza olbrzymie zagrożenie dla wszystkich pozostałych, którzy są leczeni w naszym szpitalu. Szpital pracuje resztkami sił. Bez radykalnych decyzji ze strony rządu placówce grozi kompletny paraliż. Tymczasem miasto awansuje w ogólnopolskim rankingu samorządów 2020 dziennika Rzeczpospolita i to aż o 8 miejsc. Rok temu byliśmy na 19. miejscu, a w opublikowanym 29 października rankingu w kategorii miast na prawach powiatu znaleźliśmy się na wysokim 11. miejscu. To już 16. edycja zestawienia najlepszych samorządów. Ranking obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w kraju z wyjątkiem Warszawy. Analizowane dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z informacji podanych przez władze lokalne w specjalnych e-ankietach. Przewodniczącym kapituły rankingu jest były premier RP profesor Jerzy Buzek.
Autorzy rankingu w 2020 roku wzięli pod uwagę około 50 wskaźników w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna, trwałość środowiska oraz jakość zarządzania. Ranking samorządów Rzeczpospolitej jest rzetelną próbą obiektywnego spojrzenia na kondycję jednostek samorządowych. Jego prestiż jest w pełni zasłużony i wynika z długiej tradycji oraz wysokiego poziomu merytorycznego. Pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu dzierżą Gliwice. Tuż za nimi jest Opola, a później Sopot. Bielsko-Biała uzyskało w rankingu 75 punktów, co dało miastu 11 miejsce. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej testuje kolejny autobus elektryczny. Na ulicę miasta wyjeżdża Solaris Urbino 12. Jest to już czwarty ekologiczny pojazd testowany przez Bielski Miejski Zakład Komunikacyjny. W przyszłości te doświadczenia pozwolą firmie podjąć decyzje dotyczące wymiany części floty. MZK zobowiązuje do tego ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 roku. Na podstawie jej zapisów 30% taboru miejskich autobusów będzie musiało być zeroemisyjnych. Autobus zeroemisyjny, tak jak już wielokrotnie to padło, testujemy, sprawdzamy. Ten autobus jest inny nieco od tych poprzednich egzemplarzy. Przede wszystkim jego specyfika to wykonanie podzespołu, zwłaszcza foteli i poręczy z miedzi certyfikowanej, antybakteryjnej, antywirusowej, więc tutaj, jak zapewnia producent na podstawie certyfikatów, ten aspekt jest rzeczywiście istotny dla komunikacji, dla tych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoi. Dodatkowo układ, zabudowa wewnętrzna tego autobusu jest troszeczkę inna od tych egzemplarzy, które testowaliśmy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przestrzeń dla osób niepełnosprawnych, jest ona bliżej drzwi środkowych, które są w układzie odskokowym. To jest wariant, który był nam również sygnalizowany przez Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, aby tak autobusy były specyfikowane. Podobno z perspektywy osób niepełnosprawnych one są bardziej funkcjonalne, więc być może przy okazji tych testów uda się również nam pozyskać opinię właśnie tego środowiska. Na ulicy Barkowskiej położono nową warstwę ścieralną asfaltu. Początek jesieni to zarazem ostry finisz większości prac drogowych. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej poinformował o wykonaniu robót odtworzeniowych na ulicy Barkowskiej w Komorowicach. Pracę wykonała firma Eurovia na zlecenie Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych, który w tym rejonie budował dla Bielskiej Akwy system kanalizacyjny. Wielokrotnie rozkopywana Barkowska była już tak połatana, że jedynym rozsądnym posunięciem było jej całkowite pokrycie spójną warstwą ścieralną asfaltu. Brak przejazdu w minionym tygodniu zrekompensowała mieszkańcom gładka nawierzchnia z dobrze wyregulowanymi łazami kanalizacyjnymi. Remontowany odcinek o długości 1 km znajduje się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Bestwińską i Bystrą. Dobiegają końca prace modernizacyjne na parkingu zlokalizowanym przy ulicy Ignacego Krasińskiego na osiedlu Złote Łany. W ramach prowadzonych robót wykonano nową nawierzchnię z chruszywa oraz ogrodzenie parkingu. Ponadto zmodernizowano oświetlenie LED oraz zainstalowano elektroniczny system parkingowy obsługiwany za pomocą kart chipowych. Łączny koszt inwestycji wyniesie 152 tysiące złotych. Docelowo na parkingu zostanie wykonany również system monitoringu wizyjnego. Z myślą o zapewnieniu kierowcom możliwości stałego i bezproblemowego parkowania pojazdów, obiekt będzie miał charakter abonamentowy. Z chwilą zakończenia prowadzonych prac chcący skorzystać z nowego obiektu będą musieli wystąpić o wydanie karty parkingowej uprawniającej do parkowania jednego wskazanego pojazdu. Warunkiem jej otrzymania będzie złożenie do działu parkingów i strefy płatnego parkowania MZD w Bielsku-Białej stosownego wniosku oraz wniesienie zryczałtowanej miesięcznej opłaty w wysokości 120 zł według stawki dotychczas obowiązującej na tym parkingu. Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej zostanie udostępniony w dniu 4 listopada 2020 roku na stronie internetowej parkowaniebielsko.pl. Od tego momentu będzie możliwe składanie wypełnionych wniosków na adres dział parkingów i strefy płatnego parkowania MZD w Bielsku-Białej, ulica Mostowa 1 lub mailowo na adres sekretariat pp@mzd.bielsko.pl.
Z uwagi na abonamentowy charakter parkingu, karty parkingowe będą wydawane według kolejności złożonych wniosków, a ich otrzymanie będzie możliwe po wniesieniu opłaty.